Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pawik, a to jest kolejny odcinek Q&A. Zapraszam. Na początku chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, bo zadaliście dużo pytań. Ja sobie wybrałem najlepsze z nich, jest ich około 20. Zaczynamy. Drago.pl, jakiego masz partnera? Na YouTubie mam RPM Network od chyba marca czy kwietnia tego roku, ale naprawdę, jeśli chcecie dołączyć, to raczej mogę wam go polecić. A Kowalski 445. Mieszkasz blisko galerii Echo lub Korony? Tak, około 60 km od tej galerii. Piotr Masłowski, będziesz kupował Grand GTA 5? Tak, ja GTA 5 już kupiłem na gram.pl, już mam złożone zamówienie przedpremiowe, więc teraz tylko czekać do 16 września. Karol Bieniek, lubisz Koronę Kielce? No oczywiście, że lubię. Kuba 40955, wygrałeś coś kiedyś? W Sotolotku wygrałem kiedyś 16 zł, a tak poza tym to wygrałem kiedyś na loterii takiej, chyba na Wesołym Miasteczku, czy coś takiego, takiego pluszowego misia. Znasz rosyjski? Nie, wiem tylko, że toczka to jest kropka, zawód to jest imię, czyli Maję zawód Paweł toczka. Grasz w Ultimate Team w FIFA 13? Jak tak, to jaki masz skład? Gram ostatnio, zacząłem grać. Skład mam taki głównie oparty na lidze francuskiej, z czego jestem niezmiernie rad, że Falcao przyszedł do Monako, wtedy on będzie w moim składzie miał dobre zgranie. I poluję teraz właśnie na tego gracza. Maciej Muśko, kiedy kolejny odcinek Dead Island? Z kijaszkiem chyba już nigdy w sumie. Chociaż nie, bo naprawdę fajnie mi się grało, więc dlaczego by tego nie kontynuować. A jeśli nie z kijaszkiem, to praktycznie mógłbym zacząć tę grę grać sam. Masz wannę czy prysznic? Mam wannę. I szczerze powiedziawszy, wanna jest chyba lepsza od prysznicy, bo możesz tak wylegiwać nawet pół godziny, a w prysznicu koniec. Jakie masz skarpety? O takie! Sky Luke, wolisz Hide and Seek czy Splag? Hide and Seek jest taki ciekawszy, chyba są większe emocje, ale w Splaga ostatnio wygrałem, więc nie wiem co wolę. Grasz SF Game? Nie, nie gram w tą grę i nie wiem co to jest. Lubisz szkołę? Lubię szkołę jako budynek, a jako miejsce, gdzie odbywają się zajęcia? Nie. Wolisz Mandzia czy Blowa? Powiedz dlaczego. Wolę Mandzia, bo wydaje mi się on bardziej naturalny. Blow tak troszeczkę wydaje mi się sztuczny, ale to jest tylko moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać. Jaka jest twoja ulubiona gra? Myślę, że oprócz Minecrafta, myślę, że The Last of Us jest całkiem spoko, Battlefield 3 jest całkiem spoko, jednak życzyłbym sobie, żeby za 2 tygodnie, gdy spytacie się mnie w następnym Q&A, tam za 2 tygodnie w kolejnym, w Q&A o moją najlepszą grę, chciałbym, żeby to było GTA 5, naprawdę, bo czekam na tą grę jak chyba na żadną w tym roku i chciałbym, żeby właśnie GTA 5 było taką grą, żeby zdeklasowało rywali, naprawdę. Nagrasz z kijachem Herobrine Mansion albo coś takiego? Nagrywamy fajną mapkę Diversity, którą będziecie mogli oglądać już chyba w tym tygodniu. Martycha, w którym miejscu nagrywasz unboxingi? Tutaj. Tutaj jest biurko, gdzie nagrywam unboxingi. Tylko oczywiście jest jeszcze przykryte czymś takim bardzo fajnym, ale to jest to miejsce. Demichał 981. Jak sprawuje się Samsung Galaxy S3? No wiadomo, jest to już telefon roczny, który sporo przeżył, m.in. dwa formaty. Ale tak, jeśli planujesz kupić telefon taki, który jest dobry, a już się z niej zaliczy do tej najlepszej półki, to Galaxy S3 jest dobrym telefonem, wciąż dobrym. Zdarzają mu się jakieś takie drobne gubienie klatek, jednak to jest normalne w Androidach. I tu padnie za chwilę pytanie, kiedy wymieniasz telefon, więc odpowiem na nie już teraz. Telefon planuję wymienić za rok. I następnym moim telefonem będzie albo iPhone, ze względu na to, że iOS jest takim systemem, że on działa płynnie cały czas, albo Google Nexus, więc te dwa telefony chyba najbardziej biorę pod uwagę. Kiedy będą następne odcinki z telewizora? nie wiem w ogóle, czy będą, bo już teraz taki ten efekt wow minął, już to jest normalny już członek rodziny, tak? Jak PlayStation, jak komputer, to jest po prostu
normalny członek rodziny i tak już się to zalicza. Znaczy normalne urządzenie w domu już nie jest takie super nowe. No, a kiedy następny odcinek? No nie wiem, zobaczymy. Napiszcie, jeśli chcecie, bo nie wiem w ogóle, czy was to interesuje i pociąga. Jak zleciały ci te wakacje? Szybko, jak pendolino. Ziu. Chociaż pendolino w Polsce... Ziu. Miłosz Janecki, czy zrobisz kiedyś spotkanie z widzami? Jakbym miał 100 tysięcy widzów, to bym takie spotkanie zrobił. Ale że nie mam, to na razie o spotkaniu należy zapomnieć. Czy zrobisz live z Hide and Seek? Hide and Seek to jest taka sytuacja, że dla mieszkańca Polski, oddalonego od serwerów HiveMC.eu, to jest spore wyzwanie wejść na serwer, gdy jest na przykład tam 8 tysięcy ludzi. A wieczorami tak było, więc ja live'ów nie lubię robić rano, bo wiem, że jest mało osób, a wieczorem na serwer wbicie po prostu nie da. Czy zrobisz jakiegoś Escape of Minecraft? To, jeśli mam robić ja, to ja już jednego zrobiłem, chociaż on już jest nieaktywny z tego co wiem. Czy następnego zrobiłem może dopiero wtedy, gdy nie będę miał internetu? Bo stamtąd właśnie tak było, że nie miałem internetu, bo jakieś tam awarie były i zacząłem robić Escape'a, ale tak... No to będzie ciężko teraz, żebym się zmusił tego, abym tego Escape'a nagrał. Więc jeśli mi się zachce kiedyś, to może coś takiego zrobię. Okej, to było na tyle dzisiaj. Co będzie w tym tygodniu? Otóż jutro Call of War z Gunslinger. I być może to właśnie Diver City z Kijaszkiem. Start na pewno Sześcienia Doliny od nowa, bo już mamy, jest technik, zrobił to co miał zrobić i już mniej więcej serwer jest skończony, jeszcze tam jakieś drobne poprawki, więc to myślę, że też w najbliższej przyszłości się pojawi. No i oczywiście Hide and Seek, oczywiście może Herobrine, oczywiście też na serwerze HiveMC.eu. No i chyba wszystko, tak? No i unboxing GTA 5, ale to jeszcze nie teraz, to jeszcze później. No i chyba tyle. Więc to było na tyle dzisiaj, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do kolejnego zobaczenia, cześć!